Halo, halo, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Crocs, a to jest Microsoft Flight Simulator 2020. Tak jak Wam obiecałem na którymś z live'ów, testuję dzisiaj Boeinga 747 na modzie od Salty Simulation. Tak, panowie i panie, jeżeli są, się nazywają, którzy 747 wzięli na warsztat i starają się tutaj zrobić coś lepszego niż wypuściło Asobo. No wiem, że te produkty od Asobo to tak średnio, nie? Tak samo było z A320, tak jest z Cessna Citation, tak samo jest, czy było z Boeingiem 787. Moi drodzy, jakie mam doświadczenia z Boeingiem 747 sprzed dzisiaj? Doświadczenia były takie, że jeżeli miałem zapuszczony vertical speed, powiedzmy 1500 stóp na minutę, to absolutnie samolot robił tutaj różne dziwne, brzydkie rzeczy. I to nie było do przyjęcia, bo jeżeli nie działa podstawowy vertical speed, to twierdziłem, że samolot jest nie do latania. Dzisiaj wchodzę, zachęcony waszymi tekstami na live'ach, że rzeczywiście Salty wykonało bardzo, bardzo dużo dobrej i potrzebnej roboty. Tak naprawdę testem dla mnie będzie, czy działa vertical speed. To jest taka podstawowa funkcja, która w samolocie powinna działać, bo jeżeli to działa i LNAV działa, to znaczy, że najprawdopodobniej dolecimy z punktu A do punktu B. I przyznam Wam szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo po pierwsze, samolot zaczął trzymać się wyrysowanej trasy, którą rzuciłem mu w komputerze pokładowym. Jak widzicie, trzymał się jeszcze przed chwilą vertical speed określonego na 1500 stóp na minutę i trzymał się go bardzo dobrze. Zniżył do 6000 zadanych mu i robi holda, a więc oznacza to, że wszystko jest w porządku. Teraz samolot stara się zrzucić określoną prędkość, którą ja mu określiłem. Jest to 200 węzłów. Zobaczymy, czy idzie mu to dosyć opornie, ale oczywiście możemy mu pomóc, powiedzmy, speed breakami. Dajmy sobie zniżanie na 1500. To są moje testy, więc tutaj nie robię niczego tak, żeby robić jakiś poradnik. Nie wiem, czy zrobię poradnik do tego samolotu. Zobaczymy. Jeżeli będzie duże zainteresowanie tym filmem i dacie odpowiednio dużo znaków na niebie i ziemi, że taki poradnik, tutaj quasi poradnik, czy w cudzysłowie poradnik, chcieli, no to wtedy oczywiście Kroksiu się do tego odniesie i być może coś zrobi. Na pewno możemy mu pomóc troszeczkę speedbreakami. Niech one się tutaj rozłożą. Oczywiście zrzucimy sobie prędkość. Ja robię takie standardowe podejście do lotniska w Gdańsku. Zawsze to testuję mniej więcej na lotnisku w Gdańsku. Okej. Jak rozłożyliśmy mu speed breaki, to samolot nieco zaczął wariować. Widzicie, określiłem mu, że prędkość miała być vertical speed około 1500. Chłop się tutaj rozszalał do prawie 3000, więc musimy mieć to na uwadze, że na pewno nadal w tym samolocie pewne niedociągnięcia są. Możemy schować speed breaki, żeby tutaj nie narzekać na dobry samolot, gdy robimy my jakiś błąd. Moi drodzy, no na razie jest wszystko w porządku. Pytanie, jak tutaj się określa wszystkie sprawy związane z komputerem pokładowym, bo widzę, że na przykład nie mamy wpisanego ILS-a. 110.30, mój drogi. Będzie? Będzie. Dobra. Klapy, powiedzmy, dajmy sobie na ile? Na 15. No tak, tutaj jest zupełnie inny zakres klap niż na przykład w niż na przykład w Airbusie, więc musimy sobie z tym radzić. Zastanawiam, czemu się parking brake'i tutaj zrobiły. Nie mam zielonego pojęcia. Tutaj, wiecie, problem z moją przepustnicą i z moim joystickiem jest taki, że praktycznie pod każdy samolot, z którego korzystam w symulatorze, muszę go konfigurować na nowo, więc to jest na pewno uciążliwe i będzie powodowało u mnie dużo bólu. Z drugiej strony zastanawiam się, czy możemy sobie tutaj określić prędkość, z jaką samolot miałby lecieć, czy będzie to na zasadzie klap, czy jeżeli będziemy mu określać niżej klapy, to on będzie schodził z prędkością. Autotrasta mamy chyba włączonego, z tego co tutaj widzę. Bardzo ciekawe kwestie. Dobrze, my zeszliśmy do 5000 i zakręcamy na prostą do pasa numer 29 w Gdańsku. No i zastanawia mnie, czy funkcje na przykład, jeżeli chodzi o localizer czy approach, działają. To jest bardzo ważne. Ciśnienie na lotnisku w Gdańsku mamy standardowe.
jest to 10-13, standardowe, po prostu mamy ciśnienie 10-13. Okej, on cały czas wykonuje zakręt, wychodzi mu to bardzo dobrze, więc on tę trasę rysuje sobie znakomicie, bo na przykład w Airbusie były czasem takie problemy, że on nie potrafił narysować sobie tej trasy, tej łezki. Robił jakieś wygibasy, szmery, bajery i nie wiadomo było, co tak naprawdę się z nim dzieje. A tutaj widzicie, turn trust, a jeżeli bym ciebie wyłączył, to ciebie mogę włączyć? Niekoniecznie. Okej, okay. Zmniejszmy prędkość do 170, ale widzicie, gdy pokrętłem sobie pomacham, elegancko tutaj nie trzeba go nic nadklikiwać, przeklikiwać, żeby on załapał te 170, teraz zejdzie do 170 i przepustnicami czy silnikami sobie będzie to wszystko regulował. Dobrze, my się zbliżamy do prostej, więc czemu by nie zrobić już tutaj lokalizera. Zobaczymy, czy on naszą częstotliwość 110-30, czyli oczywiście podejście do pasa numer 29 złapie. Zastanawiająca kwestia, mam nadzieję, że złapie, więc spotkamy się, moi kochani, już za chwilę, gdy on tutaj rzeczywiście będzie zdecydowanie bardziej na prostej i wtedy zobaczymy, czy działa tak, jak ja bym sobie to wyobrażał. Tutaj małe cięcie. Okej, okay, moi drodzy, jestem z powrotem i zaświeciło nam się na zielono lock, czyli nasz localizer. I teraz zgodnie z tym, co powinno się stać, samolot powinien zacząć skręcać w lewo. I tak też się, moi kochani, dzieje. Bardzo dobrze. Dajmy mu jeszcze większe klapy. Przepraszam, coś tutaj... O, teraz będą dobre klapy. Na 10 byśmy sobie je dali. Elegancko. Możemy zejść z prędkością na przykład do 160 i gdy będziemy ustabilizowani, klikniemy sobie zakładkę Approach. Powiedzmy, że jesteśmy ustabilizowani i jesteśmy na dobrej wysokości. Tutaj, wiecie, tutaj to jest kawał maszyny, więc tutaj mogą być problemy na przykład z widocznością lotniska czy pasa. Zapomniałem, czy można... Pamiętam, że się jakoś regulowało za pomocą strzałek, ale już teraz albo nie pamiętam, albo... No coś mi wypadło z głowy. Przełączmy się na approach i teraz tak, pozostał w trybie localizer, czyli ma przechwycony localizer i będzie stabilizował do pasa, ale przy zakładce dotyczącej altitude pojawił się doskonale nam znany napis G łamane na S, a więc glide slope. No i teraz bardzo, bardzo zastanawiająca kwestia. Czy rzeczywiście ten glide slope się przechwyci, a co jeszcze ważniejsze, pytanie, czy samolot będzie się do niego stosował. Okej, w tym czasie możemy jeszcze oczywiście rozłożyć podwozie elegancko. Jesteśmy bardzo blisko przechwycenia glide slope'a. Teraz zastanawiam się, czy rzeczywiście G łamane na S podświetli nam się na zielono. Bardzo bym tego chciał, nie będę was oszukiwał. Bardzo kibicuję nowym modyfikacjom i bardzo kibicuję tym, którzy je po prostu robią. Tu jest autotrust. Boże święty, już zapomniałem, gdzie jest autotrust. Okej, jesteśmy coraz bliżej. I teraz, jak to będzie wyglądało? No, tak jest. Czyli glide slope się przechwycił. I wiecie, co jest najlepsze? Że teraz powinien się tego trzymać w jakimś przynajmniej konkretnym wymiarze. Tak też się dzieje. Okej, rozłóżmy klapy na 20 i sprawdźmy, czy uda nam się jakoś poprawnie wylądować. No mam taką nadzieję. Autobrejki ustawmy sobie na powiedzmy 3. To jest mój taki od bardzo dłuższego czasu pierwszy kontakt z Boeingiem 747. Absolutnie powtarzam to kolejny raz dla tych, którzy lubią sobie tam popisać bzdury w komentarzach, że ja nie robię tutaj żadnego poradnika. Jeżeli chciałbym zrobić poradnik, na pewno lepiej się do niego przygotuję, ale też nie określę go poradnikiem, żebyście nie mieli się do czego przyczepić. Być może będzie to, nie wiem, prezentacja, opis, jak odpalić. Jak wystartować, wiecie, tak żeby ludzie, którzy są troszeczkę mniej doświadczeni od was, też mogli polatać, a nie twórzmy hermetycznego środowiska. Dobra, czyli słuchajcie, no wszystko się zgadza z tego, co widzę. 747 leci tak, jak my chcemy, a nie tak, jak on chce. A więc tak, trzyma glide slope, trzyma localizer, prędkości praktycznie idealnie. Możemy mu pomóc jeszcze, powiedzmy,
z prędkością niech zejdzie sobie do 140? Niech będzie 140. Podwozie mamy rozłożone. Samolot jest w dobrej pozycji. Może troszeczkę ma za mocno zadarty nos. Teraz zdecydowanie zadarł mocniej nos. Zastanawiam się, jak on będzie się, wiecie, zachowywał w tych ostatnich chwilach przed pasem, bo to też jest bardzo ważne, żeby sprawdzić te ważne momenty. No, leciał z prędkością, klapy są na 30 i na tylu zostaniemy. No teraz jest rzeczywiście trochę za mocno zadarty. Rozłożony, piękna maszyna. Piękna maszyna. Cieszę się, że Salty wzięło ją na warsztat, bo ona, kurde, no to jest królowa przestworzy. No, to ona powinna królować w przestworzach MFS-a. Rzadko ją widzę. Rzadko ją widzę, bo była przynajmniej niedopracowana. Okej, przełączmy się. Zobaczcie, to jest też bardzo fajne, co się tutaj zrobiło. Mianowicie, gdy kliknęliśmy przycisk Approach, mam wrażenie, że z automatu, bo ja sobie nie przypominam, żebym to klikał, włączyły się wszystkie trzy, powiedzmy, autopiloty, tak to nazwę. Trzy przyciski od autopilota są włączone i jeżeli jeszcze samolot przełączy się w tryb land, to będę zaskoczony. O, patrzcie, pojawiło się rollout i flare. Czyżby? Czyżby? Czyżby bardzo dobre informacje? Okej, okay. Poczekajcie jeszcze momencik. Dajcie w tym momencie lajeczkę, bo jeszcze macie chwileczkę czasu. Ja czekam, aż dacie. Czy już daliście? Okej, okay. Poszedł lajk, dzięki. To teraz wróćcie i zobaczcie, co się tutaj dzieje, bo jesteśmy przed ważną chwilą, to znaczy 1000, dziękuję. Continue. Jesteśmy przed ważną chwilą, bo jeżeli ten samolot zachowuje się w ten sposób, to mam wrażenie, jest gotowy do takiego przetestowania na streamie. Przetestowania na streamie, czy... Wiecie, ja mam w planach na przykład world tripa i potrzebujemy jakiegoś long haula, zrobić long haula. Potrzebujemy samolotu, który te długie dystanse zapewnia, które te długie dystanse pokona, więc tym bardziej jak najbardziej 747 byłby najlepszy. Ja poczekam, nic nie robię. Chcę zobaczyć, jak wygląda w nim autoland. Czy taki autoland istnieje? I czy przyłączy się teraz w tryb land? Troszeczkę w to wątpię, ale w dużo rzeczy już wątpiłem i przekonałem się, że moja... Okej, okay, nie przełącza się. Rozłączmy go. Okej. Wyhamujmy. Słuchajcie, to było bardzo fajne, miękkie lądowanie. Nic nie znosi. Samolot idealnie ustabilizował się do pasa i sobie z tego pasa idealnie zjechał, więc... Co mogę powiedzieć? Słuchajcie, podsumowanie jest tego dosyć dobre, bo okazuje się, że samolot od Salty Simulation działa i ma się dobrze. To były bardzo, bardzo udane testy. Samolot przede wszystkim trzyma vertical speed, a więc radzi sobie z prędkością pionową w znakomity sposób. Samolot trzyma się zadanej ścieżki. Samolot przełącza się pomiędzy trybami localizer i glide slope bez większych problemów. Samolot dolatuje do pasa, tam oczywiście czeka nas ręczne lądowanie, ale to jest creme de la creme. Samolot gładko ląduje, nie zrzuca go na lewo, na prawo, nie jest przekombinowany, a mam wrażenie, że często fly-by-wire i A320neo jest przekombinowany, a tutaj z tym przekombinowaniem nie mamy do czynienia. Cieszę się i mam nadzieję, że dzięki Wam i bardzo dużej liczbie reakcji, którą zostawicie pod tym filmem, będziemy mogli się na poważnie zająć Boeingiem 747, bo w tym momencie na to zasługuje. Moi drodzy, serdecznie Was pozdrawiam. Mówił do Was Crocs. Mam nadzieję do usłyszenia i do zobaczenia na kolejnych odcinkach, live'ach i wszystkim, co wiąże się z MFS-em. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć.